Jesteśmy w Centrum Promocji Młodych, gdzie odbył się dzisiaj wernisaż pracy pokonkursowych akcji społecznej Zdolniacha w szkołach. Jesteś organizatorem, pomysłodawcą tej akcji. Powiedz na początek kilka słów właśnie o tym projekcie. Witam, na początek witam serdecznie. Tak, dzisiaj zakończyła się druga edycja już Zdolniachy w szkołach. Projekt polega na tym, jest to dość poniekąd prosta sprawa, po prostu pierwszy etap, wszystko odbywa się na portalu www.zdolniacha.pl. Pierwszy etap jest to etap głosowania, drugi etap jest to etap jury. Miesiąc w miesiąc są różnego rodzaju konkursy o tematyce artystycznej poprzez malarstwo, literaturę, grafikę, fotografię oraz rysunek. No i co? Miesiąc w miesiąc nagradzamy uczniów za pierwsze, drugie, trzecie miejsca. Szkoły dostają punkty. Koordynatorzy szkół zgłaszają właśnie te prace właśnie poprzez internet do nas, gdzie po prostu one są właśnie poddawane tej ocenie. Tak to wygląda pokrótce. Tak jak powiedziałeś, to jest druga edycja już. Jakbyś porównał tą edycję do tej pierwszej? Wiadomo, no pierwsza zawsze jest najtrudniejsza. Czy było większe zainteresowanie? Jak w ogóle właśnie od strony szkół, jakie było zainteresowanie w tym roku? No było większe. Szkoły same dzwoniły do nas, same się zapisywały do projektu. Nawet nie musieliśmy ich za bardzo informować. Po prostu pocztą pantoflową jakoś od nauczyciela, od dyrektora do dyrektora musiało to przechodzić, albo po prostu gdzieś się dowiedzieli poprzez internet o tej inicjatywie. Tak, no ja jestem bardziej zadowolony. Na pewno było łatwiej. Wiadomo, pierwszy raz coś robić, coś czego jeszcze nie było, jeszcze to wytłumaczyć osobom trzecim, dyrektorom, co to w ogóle jest, więc nie było to łatwe. Ja się cieszę, tak, druga edycja na pewno. Więcej szkół, więcej nagród, większa oglądalność. Ja jestem zadowolony, jak najbardziej. Mam nadzieję, że trzecia będzie jeszcze lepsza. Teraz wakacje, czyli okres dla Ciebie też przygotowań do trzeciej edycji. Czego możemy się właśnie spodziewać po wakacjach w nowym roku szkolnym? No przede wszystkim możemy się spodziewać tego, że na pewno będzie więcej jeszcze różnych nagród od partnerów. Myślę, że jeszcze bardziej ciekawszych. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej szkół uczestniczyło praktycznie w tym projekcie. Nie tylko, że się zgłoszą, ale też będą uczestniczyły. Przede wszystkim, co teraz dla nas jest najważniejszą sprawą, to bezpieczeństwo tego projektu, czyli po prostu, żeby wszelkie przejawy nadużyć oraz nieuczciwości wyeliminować. Liczymy na to, iż mój programista podoła wyzwaniu i co? Chcemy wyjść od przyszłego roku już na inny teren. Chcemy trochę rozszerzyć ten temat już. Mam nadzieję, że to będzie Opole, bo tak się nastawiamy, że na początek chcemy wyjść w opolskie. No i przedstawić ten projekt szerszemu gronu. Ciekawostka, jeszcze właśnie od przyszłego roku ruszamy z taką dość fajną inicjatywą skierowaną właśnie do szkół podstawowych, głównie podstawówka 1, 3 i 4, 6. Nazywa się to Rysumalumba, Centrum Rozmaitości Artystycznej w Częstochowie. Jedna z pierwszych takich inicjatyw właśnie, gdzie dzieciaki poprzez właśnie, gdzie wszelkie dobre grono pedagogiczne złożone właśnie i z artystów, i z ludzi związanych ze sztuką będą uczyć dzieciaki poprzez różnego rodzaju prace właśnie artystyczne, manualne, rysunkowe. Chcemy zaczepić to również o fotografię, podstawy fotografii, o małe kółko teatralne, więc tak naprawdę coś fajnego się szykuje, kolejna rzecz od przyszłego roku. No, dokładnie, zapraszam na stronę rysumalumba.pl, tam można się dowiedzieć troszeczkę więcej o tej inicjatywie. Powiedz jeszcze, czy w ogóle ciężko jest taką akcję, bo tak naprawdę sam ogarniasz tą akcję od początku do końca, czyli jak to wygląda właśnie w naszym mieście z takimi projektami? No tak, tak, zacząłem 100% sam faktycznie. To był sens powiek po prostu. Teraz troszeczkę mi łatwiej, bo dojrzę, że ten temat już był, nauczyciele wiedzą, to poniekąd miałem pomoc. Nie mogę ukrywać, ze strony mojej kobiety bardzo dużo mi pomagała. Razem ogarnialiśmy ten temat tak naprawdę, więc jej tak samo się należą duże podziękowania. A gdzie w szkoły w ogóle mogą się zgłaszać, jeżeli by chciały właśnie uczestniczyć w nowej edycji, w trzeciej edycji tego konkursu? No, mogą się zgłaszać poprzez stronę internetową www.zdolniacha.pl. Tam jest kontakt telefoniczny.
728, 738, 374. Tam można jak najbardziej tak samo przedzwonić i po prostu zgłosić szkołę do projektu. Tak to się będzie odbywało.